Cześć, witajcie z Hemik, Dzisiaj lecimy z 21. już odcinkiem z cyklu oceniam Wasz sprzęt, między innymi jest to oczko, także napiszcie ilu z Was ma właśnie oczko na swoim karku, a teraz już lecimy do odcinka. Tak więc moi drodzy, jeżeli chcecie, aby wasz zestaw się znalazł w moim zestawieniu, oceniam wasz sprzęt, podsyłajcie swoje zestawy komputerowe na chemik5656, ma link do ważnych informacji, do wszystkich moich social medów, jak i do maila, który przed chwilą właśnie pokazał Wam się na ekranie, macie oczywiście w opisie. Zachęcam, zapraszam do sprawdzania, a teraz już lecimy z pierwszym zestawem w tym odcinku i będzie to zestaw od yy, Bobola. Tak przynajmniej brzmiał Nick Twój w mailu. Jeżeli coś przekręciłem, to przepraszam. Tutaj widzimy teraz wnętrze Twojego komputera. Jest ok. No, tragedii nie ma, jest ok, ale też chemik od razu się przyczepi do kabelkologii. Można było to zrobić lepiej. Zdecydowanie można było to zrobić lepiej. Tutaj widać jakieś luźne przewody. Tutaj ten prawie w przedni wentylator wchodzi średnio. Tragedii nie ma. Ale też rewelacji nie ma. Tutaj masz zdjęcie nowego monitora, bo czytałem w mailu, właśnie, że zmieniłeś swoją matrycę, drugą, jedną z dwóch, że tak powiem. Fajny monitor, ale o tym, jaki to monitor to zaraz. No i tu masz zdjęcie całego stanowiska zadnia, półeczka z i kaktusy pewnie też, ale bardzo mi się podoba ta półeczka. No i fajna kolorystyka też ogólnie całego twojego stanowiska komputerowego, ścian i tak dalej. Dobra, to przechodząc do tego, co masz w środku, no to składałeś go w październiku w tamtym roku. Będzie już za niedługo prawie rok. No i miałeś farta, bo Złożyłeś go zdecydowanie przed boomem na krypto, takim ogromnym boomem i przed ogromną podwyżką cen kart graficznych, RAMów czy SSD-ków. Procesor Ryzen 5 3600 karta to RX5600XT kupiona za 1200 zł, moi drodzy, jedyne 1200 zł, co jest naprawdę bardzo dobrą ceną. Teraz tej karty w tych pieniążkach oczywiście nie dostaniecie, no nie ma szans. Wchodzenie Sapphire plus Dual BIOS No to naprawdę fajna karta RAM 3200 MHz Patriot bo od tego Ryzenka jak najbardziej spoko MSI B450 A Pro Max Nie najgorsza płyta Natomiast też nie jest to ta już wysoka półka tylko raczej średnia półka płyt głównych pod Ryzeny Dysk Goodram CX400 No to niezły dysk Jeżeli to jest swój jedyny dysk ja bym się mocno zastanowił nad M2, bo tutaj na pewno by zrobił robotę taki M2. Sunny PC Spartan 4 Max pod tego procka, Ja nie lubię tego chłodzenia, szczerze powiedziawszy, dla mnie ono nie ma sensu, bo dopłacając niewiele do fery 3 czy teraz Ferry 5, można mieć o wiele ciekawsze chłodzenie i na pewno o wiele wydajniejsze. l 3 jako zasila 600W, SG1X jako budowa, fajna skrzynka, no natomiast ma swoje plusy ma swoje minusy. Samsung Card, 75 Hz, FreeSync, 24", cale to jest ten tutaj po prawej, monitor i taki miałeś, e, dokupiłeś e, Samsunga Odyssey G9, e, przepraszam, G5, 27", cali, 1440p, 144 Hz, naprawdę zacny monitorek. Pławki HyperX Cloud Alpha, MSC Vigor e, jako myszka, nie, klawiatura, przepraszam, a myszka do Corsair Harpoon RGB. No i tak, jak oceniam twój zestaw. Jest spoko. Na biurku jest czysto, schludnie, ładnie fajne połączenie komponentów. Ja bym tutaj jednak się mocno pokusił o to, żeby te monitory powiesić na ścianie, jeżeli masz taką możliwość. Wyglądałyby na pewno o niebo lepiej, no i też zaoszczędziłbyś na przestrzeni roboczej na biurku, bo te stopki od dwóch już teraz tu u ciebie Samsungów są dość duże i dużo miejsca zajmują, więc to na pewno byłoby spoko. Słuchawki bym się starał podwieszać pod blatem twojego biurka, byłoby to ciekawsze, według mnie. Ewentualnie może nawet na tej półeczce. No. A wtedy byłoby bardziej widoczne, więc mimo wszystko pod blatem jakoś by mi tutaj na haczyku po prostu zawiesił. Jeżeli chodzi o sam komputer, no to jak już wcześniej mówiłem, no to jest tam troszeczkę chaos w kablach, stąd ogólna moja ocena za ten zestaw. Pomijając fakt, że kupiłem go jeszcze w dobrych pieniądzach, to jest takie 3,5. Myślę, że będzie to Dobra ocena, bo mamy tutaj średnią półkę wydajności, ale fajnie wszystko ze sobą skomponowane, zbilansowane. I lecimy do zestawu numer 2. I setup numer 2 podesłał Drewniak. Same ciekawe cienniki będą, moi drodzy. Także Windows 10 w tej wersji mi się jak najbardziej podoba. Retro gaming, <gamy> hemiklubi. lubi. Oczywiście się śmieję, bo jest to po prostu tapeta z Windowsa 10 powiedzmy Bardziej z Windowsa 98 95 przerobiona z napisem Windows 10, bo tu masz dychę zainstalowaną, ale tapeta ciekawa. I na sam pierwszy rzut oka już widzę, że masz ogromną różnicę w jakości bieli, w ogólnie w odzorowaniu bieli. Tu masz trochę zaniebieszczone, tutaj masz trochę wyprane z kolorów, a tutaj masz mocno zaróżowioną tą biel na tym prawym monitorze. Czy tobie to nie przeszkadza? Mnie by to trochę to raziło, no ale najważniejsze, żebyś ty był zadowolony ze swojego setupu. Przechodząc dalej, no zdjęcia nie są górnolotne, tak jak pisałeś, ale pod biurkiem jest fajnie uporządkowane, to nie powiem. Tutaj ten pomysł, żeby tą listwę gdzieś tam podwiesić, przekręcić jak najbardziej w porządku, spoko. Fajnie, że nie masz pod biurkiem mnóstwa kabelkologii, która zbierałaby tonę kurzu, to się na pewno chwali. Jeżeli chodzi o sam setup, to jest to jeden z niczym setupów, który jest oparty o laptopa, moi drodzy. Także no ciekawie, tu mamy tego otóż laptopa, no i krzesło. To może przejdźmy do pierwszego zdjęcia gdzie był cały setup pokazany i zobaczmy co masz w środku. Wbudowany monitor 144hz matowy IPS Full HD. Procesor to i7-11800H 8-rdzeniowy 16-wątkowy RTX 354 4GB 32GB RAM, SSD M2 512GB. Eee, mój setup oparty o laptop, a nie komputer, no śmiesznie. Myszka, nazwa jest bezbędna, to jest jakiś SPC, nie pamiętam dokładnie modelu. Klawiatura GK630 kale brown ee, też spoko, całkiem klawka. Dalej, DL 60 Hz, 27 cali, Full HD. Monitor pierwszy, to jest ten po lewej z tego co widziałem. Zresztą tak by też wynikało z rozmiaru. Drugi to jest e, Apa, A A A A A Acer 60 Hz. 30 Hz. No i właśnie to mnie zastanawia, bo ja bym spróbował na przykład kupić jakiś splitter do HDMI, ewentualnie zobaczył, czy twój laptop nie ma możliwości upuszczenia sygnału wideo poprzez USB-C, i wtedy kupić odpowiedni kabel C HDMI. Nie napisałeś niestety jakiego masz laptopa, tak to bym lepiej się przygotował i sprawdził to wcześniej dla ciebie. Natomiast wydaje mi się, że masz możliwość podpięcia dwóch monitorów, tylko jeden będzie po HDMI, a drugi po na przykład USB typu C, i wtedy będzie to dobrze działać. A jak nie, no to splitter tutaj jak najbardziej byłby jak znalazł. Idziemy dalej. Mikrofon Mozos jakiś tam, nie wiem, polecam. ok jeżeli polecasz to spoko. Sławki SPC Vero, widzę, że bardzo polecasz. Fotel Imbus Seat Warrior i tutaj nie polecasz. Nie dziwię się, ten fotel nawet na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt wygodnie i raczej słabo trzyma. Pytanie, jak z żywotnością jego będzie, eee, głośniki nie wiesz, no jakiś stary, eee, no i będzie tak, zestaw mi się podoba, bo jest na laptopie, a co jest rzadkością w sumie w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych zestawieniach u mnie na kanale, żeby był laptop. Laptop masz naprawdę fajne, naprawdę wydajny. To jest zdecydowanie super serce twojego setupu. Fajnie, że kabelkologia jest na miejscu uporządkowana. Ten mikrofon szału nie robi, ta różna biel na tych monitorach też tutaj, ja bym to poprawił. No i zdecydowanie jakieś uchwyty do biurka na przykład dokupił, żeby te monitory podwiesić, chociaż w sumie w twoim przypadku nie ma aż takiej super konieczności ich wieszania, bo to fajnie się komponuje. Kreatura myszka tutaj spoko. Ogólnie zestaw mi się podoba i ten po prawej stronie tylko monitor trochę odstaje. No i tak jak mówiłem, pomyśl o jakimś splitterze do hdmi zobacz czy nie ma przypadkiem twój Komputer drugiego wyjścia obrazowego w postaci USB-C, wtedy dokup odpowiedni kabel i wszystko będzie chulało W mojej ocenie ten zestaw zasługuje też na takie 3,5: z tego tytułu, że jest dość spory Mishmasz w monitorach. No i poza laptopem to reszta, że tak powiem, nie jest jakaś górnolotna. <gryw> nie obrażaj się oczywiście. Przechodzimy do zestawu numer 3. Zestaw numer 3 i podesął go Origami. Yy, też bardzo ciekawa nazwa. No i tak, co my tu mamy? No, w ogóle to jest screen z jakiegoś mojego innego polecania zestawu, z tego co widzę na górze. No i tutaj jest też jakieś zdjęcie już Twojego zestawu. No i też jak widzę, no to yy, no w kabelkologii można było to minimalnie lepiej zrobić i minimalnie poprawić. Ale nie ma aż takiej ogromnej tragedii znowuż. Tylko bardzo delikatna, kosmetyczna poprawka by tutaj się przydała. Dobra, przechodzimy do tego, co masz w środku. Ryzen 5800X 47MHz, PALIT RTX 370 Gigabyte Aurus Pro X570, Patriot Viper 4000MHz. No ładnie, na AMD 4000MHz. Ciekawe, czy efektywnie jest wydajniej na 4000 niż na przykład 3800, ale z mniejszym opóźnieniem. Jeżeli wy oglądasz to napisz w komentarzu, że oczywiście to testowałeś. Sale ten PC napis RGB 280, be quiet pure power 700 gold plus z SG7X, SG7VM o takie RGB fajna skrzynka naprawdę bardzo pojemna i przewiewna. Samsung Odyssey G5 165Hz 34 celowy, czyli mamy większego brata ze stanowiska, które było chyba jako pierwsze w tym zestawieniu. Z tego co kojarzę, tak, na pewno jako pierwsze w tym zestawieniu, gdzie był upgrade o Samsunga Odysseya Acer Gaming Monitor 34 celowy, jako drugi myszka Razer Viper, słuchawki Logitech G Pro X i klawiatura Razer Black Widow Elite. Całość złożony w styczniu tego roku, osobiście jestem zadowolony. Nie dziwię się, bo naprawdę jest to bardzo zacny i bardzo wydajny zestaw komputerowy. Trochę mnie dziwi tylko to połączenie tych monitorów przy tak potężnej matrycy jednej. Ten drugi jest aż tak niezbędny. I jeżeli jest niezbędny, no to czy nie lepiej by Ci byłoby go na przykład mieć w piwocie? Widzę, że za biurkiem dość duży miszmasz kabelkologiczny i szału nie ma. Tutaj ten, mikrofon mówiłeś jaki masz? Nie mówiłeś się. Wygląda to trochę jak Razer Siren, ale mogę się mylić. Natomiast, ogólna estetyka. Pod stanowiskiem jest niezła, w komputerze też jest dobrze. Wydajnościowo jest na pewno fajnie, bo masz bardzo wydajny procesor i też bardzo wydajną kartę graficzną. Zestaw mi się podoba, tylko są pewne niedociągnięcia w kabelkologii i te proste stoły też tak trochę do mnie nie przemawiają. Natomiast jeżeli to by się podoba, no to jak najbardziej OK. No cóż, w mojej ocenie takie 4.0. To myślę, że jest w miarę uczciwa ocena za naprawdę fajne podzespoły, fajne peryferia. Tylko tyle, że lekko tutaj trzeba by to poprawić. Tak więc moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Podsłuchajcie kolejne zestawy do oceniam wasz sprzęt, jak zawsze na maila chemik5356.com Ja się już żegnam z wami w tym materiale. Jeżeli film się podobał, łapka w górę, subik, tak jak zawsze, wiecie o co chodzi. Do zobaczenia w kolejnych filmach. See ya!